Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szakuś, moi drodzy widzowie, mam dzisiaj dla Was... Perełkę, partię perełka, która była rozegrana w 2020 roku, niedawno, ponieważ na przełomie września i października na e, turnieju e, nazwanym e, finał Złota Wieża. Moi drodzy, partię tą, e, tę partię rozgrywał pan Tomasz Rak, kandydat na mistrza. E, były wicemistrz polski nestorów, e, mój bardzo dobrze zaprzyjaźniony. Szachista z jednego klubu, moi drodzy, grał tą partię z panem Zygmuntem K. Nie będę tutaj zdradzał nazwiska, aczkolwiek sprytniejsi na pewno znajdą tą partię w internecie. Moi drodzy, dlaczego analizuję tą partię? Dlatego, że była niesamowita. Ta partia była niesamowita. Sam Michał Tal pewnie by się powstydził. Oczywiście troszkę na wyrost to mówię, ale. Fantastyczna rzecz, zaraz Wam opowiem o tej partii i jedziemy. Pan Tomasz Rak. Rozpoczął swój standardowy ruch skoczek na F3. No, i czeka na reakcję przeciwnika, oczywiście. Posunięcie D5 ze strony przeciwnika, D4, czyli szykuje nam się tutaj prawdopodobnie gambit hetmański. Skoczek na F3 tak też się oczywiście gra. Można grać E6, C6, różne rzeczy. Nie będziemy za mocno wnikać, i lecimy dalej. Posunięcie C4, czyli gambit hetmański jest na szachownicy dokładnie w tym już momencie. No i po E6, pan Tomek. Tak, już ma tutaj niecne zamiary i od razu wysuwa gońca na G5. Oczywiście to jest normalny ruch, standardowy, tak też się gra. Większość osób po prostu wyprowadza najpierw skoczkę, a potem stawia ewentualnie gońca na F4 lub na G5. No ale nie z panem Tomkiem te numery. Goniec G5, goniec E7, normalna sprawa. No i e, tak e, troszeczkę nieszablonowo już zaczyna się skoczek D2, aczkolwiek ten ruch jest całkiem normalny bronimy tutaj pionka na C4 licząc na to, że czarne wybiją skoczek wybije i już się na C4 znajduje w bardzo dobrym punkcie szybko w centrum, no ale moi drodzy no pan Tomek Rak lubi niestandardowe szachy i to bardzo dlatego tutaj proszę śledźcie dalej tą analizę, no przeciwnik przepraszam, nie zrobił roszady, zagrał skoczkiem na D7, E3 ze strony tutaj pana Tomka, aby wyprowadzać kolejną figurę, roszada no i zauważcie, goniec D3 Plan minimum wykonany. Ja to powtarzam, jak pan, pan Tomek Rak wyprowadzi cztery lekkie figury i jeszcze zrobi roszadę, chociaż roszada mu w zasadzie w szachach nie jest potrzebna. To jak wyprowadzi te figury, to już trzeba się bać. <laughs> Słuchajcie, pan Tomek Rak kiedyś wygrał ze świętej pamięci arcymistrzem Władymirem Małaniukiem. Nie w dmuchał z tym zawodnikiem, trzeba uważać do samego końca albo od samego początku. Moi drodzy, po tym posunięciu przeciwnik zagrał H6. No, i tutaj e, pan Tomek nie zagrał goniec H4, ani nie wybił gońca. Nie, 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 nie zagrał też H4. Spokojnie, to jeszcze nie jest ten moment. Goniec na F4 spokojnie e, wrócił. Okej, okay. wieża e8 ze strony przeciwnika. No ten ruch powiedzmy niby jest normalny, ale też nie jest kompletnie groźny. Nie wiadomo w zasadzie po co, bo skoczek na f8 to chyba się nie przyda. Należało przede wszystkim, moi drodzy, czarnymi po, zamiast wieża e8 zagrać jakieś c5, walczyć mocno o centrum, czyli e, powiedzmy tutaj mm, spróbować walczyć o centrum, żeby zająć białe e, właśnie grę środkową, tak? No ale przeciwnik pozwolił na, na tempa. Wieża e8, hetman e2, e, moi Drodzy, Hetman E2, no mi osobiście ten ruch się nie podoba, nie zagrałbym takiego posunięcia, ale jakie tu zamiary mogą mieć białe, no może ruch E4 z wybiciem, skoczek wybija, skoczek wybija, może Hetman na końcu na E4, ale skoczek F6, nic tutaj się czarnym nie dzieje, no ale myślę, że taki ruch przygotowuje czasem długą rozszadę, no. Co miał w głowie nasz pan Tomek Rak, sympatyczny człowiek, zobaczymy. E, moi drodzy, e, przeciwnik zagrał C6. No i uwaga, teraz bomba kaloryczna, może nie kaloryczna, ale bomba szachowa, moi drodzy. Jak myślicie, co tak agresywny i nieszablonowy yy, gość, znaczy szachista, który wykonuje takie nieszablonowe ruchy, potrafi tutaj teraz namieszać. Czy można coś tutaj zamieszać? Ciekawe, czy jestem, czy zgadniecie ruch pana Tomka. Kto chociaż troszeczkę go zna, to myślę, że będzie łatwiej. E, moi drodzy, g jeden, czy przyszedłby wam do głowy taki, taki ruch? To jest w ogóle. Kosmos na, na pierwszy rzut oka, ale zamiary są oczywiście bardzo konkretne. Chcemy jechać tu pionkami G4, H4, G5, cisnąć przeciwnika. Nie ma zmiłuj się, trzeba bardzo, bardzo uważnie grać. No i o dziwo powiem Wam szczerze, że jak przeciwnik zagrał tutaj wcześniej C6, to teraz zagrał C5. I powiem Wam e, więcej, ten ruch C5, mimo wszystko, jest bardzo dobrym posunięciem dla czarnych. Bardzo dobrym, mimo że wcześniej było C6, to od razu jest C5. Nieistotne, że straciliśmy tempo, ale reakcja jest bardzo słuszna, bo jeżeli białe szykują się tutaj do ataku na skrzydle, to najlepszą reakcją, może jedną, z, nie najlepszą, ale jedną z wielu jest reakcja odpowiadamy mocno w centrum i to jest bardzo zdrowa reakcja. Brawo, panie Zygmuncie, za bardzo zdrowy i zrozumiały ruch logiczny. Z tej partii już możemy wynieść tą jedną fajną ideę. Czyli atak w centrum, gdy nas na skrzydle jadą. Moi drodzy, G4. Tutaj pan Tomek w ogóle nie zważa na te pionki, ma to, że tak powiem, szeroko rozwiane tutaj myśli, nie w centrum, tylko na skrzydle. Okej, okay, po ruchu G4 przeciwnik zagrał G5, i to jest ruch całkiem okej, okay, mimo wszystko, odsłania trochę króla, no ale przyćmił tego pionka troszeczkę, no i atakuje jestem no co Zagrał Pan Tomek. Tutaj, oczywiście, należałoby zagrać goniec G3, na przykład goniec G3, ale to nie jest w tym stylu Pana Tomka. No tutaj, pionek wisiał, chociaż pionki tutaj nie mają tak naprawdę w ataku wielkiego znaczenia. Ale jest ruch goniec E5. Co ciekawe, bardzo ciekawym również ruchem było zagranie mocne H4. Jakbyśmy stracili gońca, to G5 i tam też mogłoby być bardzo, bardzo niebezpiecznie. No ale myślę, że troszeczkę spokojniej goniec E5. Ciekawy ruch. No i tutaj należało się zająć pękami. Centralnymi, na przykład wybić na C4 lub na D4, spróbować otworzyć pozycję w centrum. No i przeciwnik wpadł troszeczkę w rytmy ataku przeciwnika i wybił skoczkiem na E5. No i tutaj nie ma co czekać, trzeba odbić oczywiście pionkiem. Chce się z jednej strony wybić skoczkiem, żeby skoczek był w centrum, ale to jest tempo, to jest tempo do przodu, a pionek na E5 może zrobić niezłą karierę. Moi drodzy, skoczek D7 zagrał przeciwnik, i teraz Pan Tomek. Uderza bardzo mocno, tutaj nie zważa na nic. Moi drodzy, H4, nie ma się nad czym zastanawiać. To, że pionek mi leci, co to ma znaczenie w tym, w, te, w tym momencie, gdy atakujemy? Najważniejsze jest tutaj otworzyć linię H, otworzyć linię G i lecimy na króla. Zobaczcie, jak ten goniec świetnie przecina diagonale. No, dzieje się niesamowita rzecz, dzieje się niesamowita rzecz. Przeciwnik. Oczywiście nie przyjmuje tej ofiary, tylko gra hetman C7. To też reakcja, myślę, że całkiem prawidłowa. No chcę tutaj wziąć pionka, tak? No i teraz pytanie, jak obronić tego pionka? Chociaż nasuwa się drugie pytanie, a po co tego pionka bronić, moi drodzy? Nastąpiło hg hg. Jedna wymiana tutaj nikomu nie zaszkodziła. No i teraz co z tym pionem? No, powiem krótko, nic. Robimy długą roszadę. Tak też czyni pan Tomek Krak. Bardzo niebezpieczny zawodnik. Jak poczuję krew. Słuchajcie, tutaj e, wypije e, każdą kroplę z przeciwnika. E, w tym momencie skoczek wybił na E5, szybka wymianka, wymianka. No, i wieża H1, jeden yy, jedyny ruch, który daje tutaj dużą przewagę. Pionka mniej mają białe, ale wolna linia H daje bardzo duże i dosyć poważne możliwości. Moi drodzy, goniec F6, no czarne są również całkiem sprytne. Tutaj król może sprytnie uciekać, a przy okazji zobaczcie, co się dzieje grożą maty. Niestety ten ruch, no powiedzmy, może nie był super najlepszy, ponieważ jest bardzo prosta obrona. Skoczek na F3. Zobaczcie, Hetman broni na B2 i przy okazji skoczek aktywnie wyszedł i atakuje Hetmana. Przy okazji też szarpie pionka na G5, więc yy, białe tutaj mają bardzo dobre zagranie konie f 3, które już zostało wykonane. Hetman na C7 ze strony przeciwnika i oczywiście wieża H5. Zobaczcie, ruch jak najbardziej przyjemny z pożytecznym. Wieża wychodzi szybciutko do góry z Atakuje pionka skoczek, grozi z biciem pionka na G5, a przy okazji druga wieża się szykuje do ataku tutaj na linicha i król ma bardzo poważne problemy. Otóż w tym momencie Hetman zagrał na E7. e 7 No, wiadomo, broni pionka tutaj goniec, Hetman go wspomaga, niby jest wszystko w porządku, ale. Ale, ale, ale! Zdwajamy tutaj wieżę. No i robi się niezmiernie groźnie. Moi drodzy, jesteśmy w takim teraz bardzo poważnym, poważnej chwili w tej partii. Otóż trzeba tutaj czarnymi zagrać bardzo dokładnie, żeby spróbować się bronić, bo jest naprawdę bardzo niebezpiecznie, aczkolwiek... Przeciwnik chyba zagrał najlepiej w partii, chociaż są dwa takie możliwe ruchy i już je omawiam. Moi drodzy, przeciwnik zagrał B5, posunięcie. Jest to też ciekawy ruch, ponieważ wymusza bicie tutaj na D5 lub na B5 i jakiś tam atak od razu może się dziać. Zaraz ten ruch B5 sobie, jak było w partii, omówimy, ale jest jeszcze inna koncepcja, mianowicie E5. Tak też mógł przeciwnik zagrać. To jest też takie zrozumiałe posunięcie, żeby goniec mógł szybciutko zbić na G4 i coś zaszaleć tutaj z figurami. Przede wszystkim związać skoczka i atakować wieżę. Tam na razie szacha na H8 żadnego nie ma. Ewentualnie jeden szach gońcem na H7 też nic nie znaczy, bo może król G7 lub król F8, potem wieżę wprowadza na H8. Dużo jeszcze mogłoby się zadziać, no ale po tym posunięciu E5 wchodzi konkret. Moi drodzy, wchodzi konkret i już Wam pokazuję jaki. Może sobie na chwilę zatrzymajcie film, jak macie ochotę yy, przeanalizować i uderzyć w czarnego tutaj w tym momencie. Ale ja już pokazuję, co mogłoby nastąpić. Mianowicie, skoczek spokojnie by wybił na G5. Może spokojnie, a może niespokojnie. Mianowicie, dlatego że tutaj yy, grozi wzięcie tego skoczka. Rzecz jasna, no sprawdźmy, co by było po wzięciu skoczka. W tym momencie wieża by zagrała na h8 jak najbardziej jedyny ruch króla to na g7, i wieża z jedyneczki leci na h7 z szachem. Król na f6 nie ma innego wyboru, ale w tym momencie kolejne figury wchodzą do ataku na króla. No to jest niesamowite, co tutaj się mogłoby wydarzyć. Hetman na f3. Jedyny ruch sensowny to jest królem na e6. No i gońcem wprowadzamy gońca na f5, dajemy znowu szacha. Jedyny ruch to król d6. No i hetman wybija na d5. Wszystko wchodzi z tempo w tempo, ale zauważcie, że czarne mają figurę więcej. Ale czy to wystarczy do zwycięstwa? Zobaczcie, krótce 7. No i oczywiście, tutaj można by było wybić na F7 wieżą, zdobyć Hetmana wygrać partię, ale myślę, że jest ciekawsze posunięcie. Jakby się zastanowimy dłużej wieża E8. Wymieniamy tutaj jedną wieżę. Hetman na E8, wchodzi po prostu forcing. Bijemy teraz na C5, żeby król nam nie zwiał na B6. No i teraz tak, jeżeli król ruszy na B8, to Hetman D6 z matem. Jeżeli, hetman, jeżeli król ruszy nam na D8, to Hetman D6, moi drodzy, goniec D7. Masakra i wieża na F7 robi się bardzo gorąco. Albo można zbić gońcem na D7, Hetman odbija, a następnie wieża H8 też z matami. Dlatego chyba najlepszym w tym momencie posunięciem jest Hetman C6 z obrony. Ale po wieżach F7 widzimy, że jest koniec partii. Co byśmy nie zagrali, to mamy w trąbkę. E, dlatego, że goniec D7, i wybijamy wieżyczką. E, Tutaj już jest koniec partii, potem hetman F8. Jeżeli het goniec na E7, wybijamy wieżą, mamy to samo. A jeżeli król pójdzie na B8, to również zbijamy na E5 z następnym matem e, królowi na B8. Moi drodzy, no tak mogłoby pewnie nastąpić. a ja przypuszczam, że pan Tomek by to znalazł, bo to dosyć forsowne zagranie. To, co działo się w partii, to w ogóle był kosmos, moi drodzy. Jak to zobaczyłem, to szczena mi opadła, gały wyszły na wierzch. Moi drodzy, zobaczmy, co nastąpiło w partii. Mianowicie tutaj poszło B5. No i jaka reakcja była ze strony tutaj białych? Mianowicie, skoczek wybił na G5. Znowu wchodzi to samo. Chodzi tutaj głównie o to, żeby obrońcę punktu H8 odciągnąć. Żeby ten goniec sobie tutaj zbił z tego skoczka. No ale bicie na G5, no myślę, że wiązałoby się również z wieżą H8. Zobaczmy jak było w partii. Tutaj nastąpiło wtrącenie. Rzecz jasna, można to zrobić. No ale co teraz zagrać, moi drodzy? Co teraz zagrać żeby tutaj e, trzymać tą przewagę. No, powiem wam szczerze, ruch może na, po, na początku, jak tak patrzymy, to może nie być najprostszy, ale w zasadzie jak się troszeczkę zagłębimy, no to nie jest aż taki trudny. Widzimy, że wisi nam tutaj goniec i wisi nam skoczek. Posunięcie F4. Wow, niezły ruch. Dlatego, że na przykład, jeżeli goniec wybije na G5, no to wieża mogłaby wybić na G5 na przykład, chociaż w też wieża H8 prawdopodobnie zwycięża. Więc tutaj straty materialne lub maty wiszą w powietrzu. Dokładnie można sobie oczywiście popatrzeć. Nie będziemy na każdy wariant mocno się zagłębiać, tylko zobaczmy, co było jeszcze w partii. Moi drodzy, a jeżeli bicie nastąpi nastąpiłoby bicie na na d3 to już za chwilę wam pokazuję co dalej, bo w partii poszło goniec na g7. Tutaj się czarne przestraszyły i trzymają gońca, żeby pilnował punktu h8. Mianowicie, zobaczmy co by było po biciu na d3. Otóż, yy, moi drodzy, jednym z wygrywających ruchów yy, byłoby bicie na d3, bo tam hetman się pojawia i robi się bardzo niebezpiecznie, ale myślę, że bardziej solidne i takie zdrowe zagranie hetmanem na h2 trzy ciężkie figury na wolnej linii i które atakują króla za chwilę, robi się mega niebezpiecznie. Przed tym ruchem nie ma w zasadzie jak się bronić, moi drodzy. Nie ma kompletnie jak się bronić. No ale przedłużenie tutaj akcji mogłoby nastąpić tak. Goniec mógłby zbić na B2. Yy, figura się, że tak powiem, zwraca w tym momencie. No, Hetmanem byśmy mogli wybić, tak by się mogło zadziać. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. D2 to jest takie przedłużenie, troszeczkę tutaj agonii w tym momencie, no ale król spokojnie odbija. No ale E5, tak? E5, które tutaj zagradza Hetmanowi yy, diagonalkę. No i w tym momencie można by było zagrać, moi drodzy, tak. Uwaga: wieża H8 z szachem, król na G7, wieża daje szacha. Zauważmy, że jak król ruszyłby na przykład na, na G6, no to mamy na przykład szacha na B1 hetmanem. Hetman zawsze się też może przyrzucić na H1. No masakra, tam z tym królem nie ma co robić. Ten król po prostu nie ucieka. Król na F6 mógłby się poruszyć i znowu byśmy dali szacha na H6. Król na G7. Znowu dajemy szacha. Król na G8. No wiem, że to niby jest trudne, niby nie. Dużo szachów, ale gdzie ten mat w końcu? No i moi drodzy, bardzo, bardzo ciekawy ruch. Hetman b1. Jest to ciche posunięcie, które w zasadzie praktycznie kończy grę, bo co grozi? Jakbyśmy na przykład zagrali, powiedzmy nie wiem, goniec tutaj, albo goniec na przykład by zbił pionka na g4, to mamy tutaj taką akcję pod tytułem wieża g7 i wchodzi hetman na h7. W następnym ruchu praktycznie jest mat, więc trzeba tego hetmana zagrodzić e4. No, ale hetman wjeżdża wtedy. Na H1, no i widzimy ustawienie Alechina można powiedzieć, dwie wieże, za nimi Hetman i tu się robi cały czas, yy, no tu jest już praktycznie przegrane, ale prze zobaczmy sobie co mogłoby nastąpić, na przykład goniec zbije na G4 oczywiście, no i następuje bardzo, bardzo, bardzo ciekawe posunięcie, no jak to wygrywać, bo tak naprawdę... Jak damy tu szacha, król odejdzie, damy szacha, król odejdzie i damy znowu szacha Hetmanem, to król ucieka y, nam na f5. Tutaj i tak jest wygrana mimo wszystko, bo wisi na f7, koniec gry. No ale bardzo ciekawe zegranie. Wieża D6, moi drodzy, chodzi o to, żeby Hetman miał tu furtkę do króla. Teraz grozi wieża h8, i następnie Hetman h7 lub Hetman h6. Jeżeli na przykład Hetman by wybił tą wieżę, no to wieża G7, proszę bardzo, król zbija na g7. Hetman na H7 z szachem. Król F6, Hetman F7. Do widzenia. No, tasiemce niesamowite, ale myślę, że nie są aż takie trudne. no, trudne i nietrudne. No, przede wszystkim wiemy, jak atakować, a potem ta układanka sama się klei, moi drodzy. No, ale wróćmy do naszej partii, tutaj, a raczej partii pana Tomka. Po ruchu F4 goniec ruszył na G7, moi drodzy. No, i teraz, moi drodzy, można sobie zatrzymać na chwilę filmik. Proszę, szukajcie najlepszego posunięcia dla białych. E, dam wam dwie sekundy, oczywiście raz, dwa i trzy, e, albo i 3 sekundy. Okej, okay, tutaj moi drodzy wieża H8 nastąpiło. Po prostu szapoba, e, niesamowite posunięcie, e, które e, pięknie atakuje króla. No bić trzeba, nie ma wyjścia. Wieża odbija, no nie ma wyjścia, no, znowu wieża poświęca tutaj się po raz kolejny. No jeżeli król bije, cały myk polega na tym, że wchodzi hetman z szachem i na h7 i dajemy później mata w bardzo piękny sposób. Może ja to pokażę. Jeżeli tutaj by król wybił hetman h2 król h8. No jeżeli król g8, to e, jeżeli król g8, to hetman na h7 i na h8 mat. A to jest troszeczkę dłuższa sprawa. Hetman h7 e, król na f 6 i mat. Na H6, a jeżeli byśmy chcieli dać piękniejszego mata, to można zawsze dać tutaj skoczkiem szacha. Pionek wybija i piękny mat na G5 stoi, stoi na szachownicy. Tak po prostu. Po tym posunięciu król poruszył się na G7. I moi drodzy, w tym momencie wieża dała szacha na h7 z powrotem. Het, przepraszam, król poruszył się na f6. No i teraz następuje znowu kolejne, piekielnie mocne posunięcie w świetny ruch. No ale powiem Wam szczerze, że tutaj. Nie jest to takie trudne na przykład dla kandydata, dla mistrza, jak już widzi ten atak. Aczkolwiek, jak wcześniej zauważył, to naprawdę szacun wielki. Pan Tomek ma tutaj, jak, jak poczuje, mówię, jak poczuje tutaj zryw w ataku, to nie odpuści za wszelką cenę do ostatniego piona, moi drodzy. Koń E4. No niesamowite posunięcie. Dwie figury pod wieżą. No jest szach, prawda? Tutaj wybić trzeba. No i posunięcie G5, jak najbardziej dobre. No oczywiście, po król na G6 goniec bije z szachem i Hetman wchodzi z matem, więc król poruszył się na F5. Ale wydaje mi się, że dopiero w tym momencie następuje najwspanialszy ruch partii, moi drodzy. Jak dalej zareagować? Jak dalej próbować wygrywać tą pozycję białym kolorem? Spójrzmy, że jest tutaj wieża więcej u czarnych. Co tutaj zagrać, moi drodzy, białymi? Otóż, pan Tomek zagrał fantastyczne posunięcie Hetman F3. No czapki z głów, moi drodzy. Cóż to za piękne posunięcie. Nie można zbić Hetmana. Dzień dobry, goniec patrzy na króla. Więc, no, niesamowity ruch. A co ten ruch daje? No grozi przede wszystkim gońcem mat na E4. A Hetman przy okazji przerzuca się na H3. No cóż, białe tutaj przyjęły tego gońca. Hetman dał szacha na H3, król G6. Możecie oczywiście zatrzymać jak zawsze film i spróbować dać w tym momencie mata. Mat tutaj następuje e, bardzo szybko, ponieważ e, poszło F5. W tym momencie e, oczywiście można było dać mata szybciej troszeczkę, grając hetmanem na H5, król F5 g6, król na f6 i hetman g5 z matem. No ale po ruchu f5 również to się dzieje za y, ruchów y, raz, dwa, trzy. He, y, król zbija na g5, przepraszam. Tutaj dajemy szacha, bardzo prosta sprawa. Jedyny jeden z możliwych ruchów to jest bicie wieża h5. No i tutaj jeszcze w zapisie partii było hetman g5, ale widzimy, że po tym ruchu jest piękny mat hetmanem. No w ogóle rewelacja, naprawdę rewelacja partia y, Juniorzy i nie tylko juniorzy, zachęcam do ostrej gry. Naprawdę warto, aczkolwiek rzadko się też zdarza, że osoby już w takim nestorskim wieku, że się tak wyrażę, grają ostre szachy, ale to naprawdę popłaca. To jest piękna, to, to jest po prostu piękno szachów. Dziękuję panie Tomku, dzięki Tomku w ogóle, pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki za tą partię. No i gratuluję świetnego wyniku: 8 punktów na 9 na drugiej szachownicy Złota Wieża. Rewelacja, rewelacja, wielkie gratulacje. Widzimy, widzimy że pan Tomek rak jest w formie, także uważajcie na niego. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!